Witam wszystkich serdecznie na moim kanale z grami i w kolejnej części z Gwiezdnych Wojen Upadły Zakon. Przede wszystkim chciałem przeprosić wszystkich tych, co mieli ochotę obejrzeć akurat tą grę na moim kanale względem czasu i tak dalej. Jednak nie udało mi się nagrać części odpowiednio szybko. That's the vault Seer mentioned. Whoever I'm supposed to find must be waiting there. Powodem na to właśnie było niestety nie tylko przeziębienie, także z gardłem problemy, jeszcze akurat mnie trochę trzymam, także mogę kaszleć w trakcie filmiku. Postaram się, żeby tak nie było. Wiecie, ten statek ma takie długie skrzydło pionowe. Dobra, musimy to tutaj zrobić z tą mapą. Przybliżenie, oddalenie, to jest obroty, zwroty. Taka postawa, poziom 1 i 2, bardzo mi to przypomina mapę, jeżeli chodzi o Duma. Jeżeli ktoś nie grał, to naprawdę polecam, świetna strzelanka. Dzięki mojemu bratu akurat miałem okazję poznać. Jest kawałek drogi, dlatego przynajmniej tak to wygląda. A więc tak, z tego co wam proponuję, to tutaj należy sobie troszeczkę pochodzić i jak najwięcej doświadczenia wbić. No, przyda się to na pewno. Jak on właśnie taki tekst puści, że coś on coś tam wyczuwa, no to lecimy z tematem. Oczywiście to tylko tak łatwo wygląda, bo jest tutaj kilku przeciwników takich, że naprawdę może nam uszkodzić nas deko. Jest tutaj, zaraz za rogiem. Przeciwnicy są fajnie wybrani, naprawdę mi się to podoba, przynajmniej na etapie gry. Tutaj mamy coś ciekawego. It was after boggling eggs and the pack fought back. Teraz zobaczcie, ile doświadczenia właśnie dostaliśmy za coś takiego. Tu można sobie przeczytać, a co i jak. Jednak ja nie będę tego akurat robił w czasie nagrywania filmiku. No way through here. I guess that's why BD1 warned me. All right, maybe I'll listen to you next time. Tak, tak jak on mówi, że byliśmy niby tędy szli, bo tędy to nie jest ta droga do celu przeznaczenia, jednak opłacało się iść właśnie dla tego doświadczenia. Any ideas? I get across this gap somehow. Zipline? Wszystko spoko. Medytacje i tak dalej. Na razie to nam nie jest potrzebne. Pamiętajcie, jeżeli weźmiemy odpoczynek, to wszystkie potwory, które zniszczyliśmy, pojawią się na początku. Także lepiej po prostu wyjść. No chyba, że chcemy, mamy ochotę na powtórzenie tych wszystkich walk, ale w tym momencie naprawdę nie jest to potrzebne. Tak, teraz pójdziemy na tą stronę. I hear you, but there's something over here I want to explore. Dokładnie tak, na początku pójdziemy sobie w tą stronę. Zobaczymy, czy się uda cokolwiek zdobyć. Co, wszędzie są jakieś potworki, wszędzie jest coś ciekawego. Tutaj generalnie powinniśmy mieć najpierw umiejętność biegania, ale chcę wam coś pokazać. Fajnie to wygląda z mieczem i oświetlanie. Jestem tylko za słaby przykładowo, żeby walczyć z tym potworem tutaj, bo on jest naprawdę mocny. Właśnie chodzi o to, że bardziej, że nie zdążę nawet się za bardzo wycofać, żeby z nim odpowiednio walczyć, także radzę po prostu zostawić to miejsce na później. Ciekawego. Fajnie jest zrobiona ta gra. Hmm.
is this place? Coś jest. Zobaczymy. Wieniki są jeszcze na dole. O nie. Tutaj wygląda na to, że również będzie potrzebna umiejętność biegania po ścianach. Tak jak w Call of Duty. Coś w tym rodzaju. Wydaje mi się, że nawet nie ma po co tędy próbować iść tak. Niestety. Możemy tam być może to zatrzymać. Ale generalnie nie, lepiej naprawdę iść o tą umiejętność. Nauczyć się tej umiejętności będzie o wiele nam łatwiej grać, niż dostęp do niektórych lokalizacji. Careful over there. That doesn't look safe. Just like back at the scrapyard. Hold on, BD1. I'm coming. Waleczny. O, taki robal może potrafi mi zobaczyć. Tyle życia. That was pretty brave. You okay? Wait, I can help you with that. Will you let me? Oh, okay. Robocik zachowuje się naprawdę fantastycznie. Well, your scomplink is busted, but this should help you get moving for now. Okay, try that. The vault? Yeah, that's where I was headed too. Okay, well, first we gotta figure out a way out of this place. Tu generalnie wchodzimy po to, żeby mieć możliwość zmiany swojego miecza. Można to coś tutaj pokombinować. Tylko naprawdę nie wiem na początku, czy jest jakiś sens specjalnie do tego. Żeby sobie wziąć. Może właśnie coś takiego. Wygląda jakby było zepsute na przodzie. Oczywiście później, jak widać, jest tyle tych możliwości. Będziemy mieli dodatkowe rzeczy z tym. Dobra, jest. BD, that's a little small for me. Don't worry. I'll find my own way out. Tight fit, but this should work. Przyzwyczajony. Ja nie mogę. Dobre. Może w tą stronę. No, dobra jest. To było trochę śmieszne, a raczej żenujące wręcz. Ah!
Yeah, I'm all right. Healing stem. You're full of surprises. That's better. Thanks, little droid. Okay, let's try this again. Okay. Here, hop on board. Bardzo ciekawe. So, how'd you get here? Don't remember? I've never known a forgetful droid. Can't argue with that. Where are you going? Something was in there. That's where we need to go. I can feel it. Tak, generalnie nie ma co. Logiczne, jak nie wiem. Warto się tutaj rozejrzeć. Kilku stworków. Może to nie jest za dużo doświadczenia, ale zawsze coś. Przyzwyczajenie do kontroli, walki i wszystkich innych. Generalnie tutaj warto na pewno łazikować, jeżeli się pozna trochę więcej umiejętności, bo teraz jesteśmy bardzo ograniczeni w tym. A żeby dostać się do tamtej skrzynki, naprawdę no nie mam teraz możliwości, obojętnie jakbym nie próbował. Tam kilka stworków, także to jest dosłownie chwila i jakieś skanowanie. Tu zawsze coś można robić. O, tu coś. Także odkrywanie, sprawdzanie, to da nam właśnie ważnego doświadczenia na samym początku gry. Coś takiego się przydaje. Okay, I'll look. You mapped everywhere we've been. Gdzie jest trochę? Do zwiedzenia. I can't make it over there. We gotta find another way. Tak, jak na razie nie mam już tutaj szans. Tam można było może iść. Byłoby do. Dobrze, nie tędy. Dobra. Także skaczemy. Sejmowanie i tak dalej nas na razie za bardzo nie interesuje. This tool was used by someone eager to reach the vault. Idziemy, to tam jest akurat skrzynka. To warto. Hey! Jak widać, warto najpierw zabić przeciwnika, a później dopiero się bawić ze skrzyneczką. Something we can use? Jeszcze przeskanować was. Good job. Szczur bagienny. Ciekawe. Ale zobaczmy, co jest na górze. Aha, właśnie, to jest to, to samo, dobra. Stamtąd lecieli sobie przykładowo jeszcze w dół. Może warto akurat tak zrobić. Yeah.
Tam jest taki potworek, którego nie chciałbym spotkać. Jednak on atakuje nie tylko mnie. Nie ma w ogóle szans, że z nim, także na razie uważam, że najlepszą wyjściem jest ucieczka. To jest najfajniejsze właśnie, że tutaj warto medytować troszeczkę. A w sumie życie jest ok. Skupiamy na tym, co mamy. Teraz tak. Tutaj się za bardzo możemy przedostać. Nie można. Jeszcze raz próbuję. Dobrze jest używać blok. Zawsze troszeczkę chociaż kłopotów. Droid jest bardzo pomocny, jeśli o to właśnie skanowanie, dodatkowe doświadczenie zawsze będzie. Świetna sprawa. Jest oczywiście drobnica, jednak łącznie. To jest naprawdę zawsze coś. Łebek ucięty. Teraz tak. Gdzie ja mogę dojść? Tędy. Got a scan? Good job. See something in there? Master? Yes, the path is difficult. It may seem impossible, but with persistence and the Force as your ally, you will overcome any obstacle. You will master any path. Now, do what you must to reach me. Faster, more intensity. Try again. Trust yourself. Yes, Master. Good. Again. Zaczynamy. Good, now, reach my position. I did it. Persistence and the Force is my ally. Just remembering old tricks. Jestem ciekaw bardzo, co tu jest na górze. Aha, wygląda na to, że tam na razie nie powinienem iść nawet. Oddech tego potworka. Wygląda całkiem nieźle, naprawdę. Think you can show me that shortcut again? Tak, fantastycznie. Także możemy się teraz tam udać. O, oczywiście to nie jest jedyne miejsce, chyba ktoś się odblokowało przez to. Winda teraz będzie działać, to jest ważne. A
tu coś jest jeszcze, jakaś możliwość, ale to chyba jest... To ma jakieś małe znaczenie. Tych innych obiektów na razie nie ma co iść. A tutaj należy tą skrzyneczkę odebrać, to że biegniemy. Lepiej od Spidermana. This area was used for meditation by someone familiar with the Jedi Order. Aj, nie udało się. No dobra. Lecimy dalej na górę, czy idziemy tędy? Do windy i tam na górę. Kusi, żeby zobaczyć, co jest w tym miejscu. Whoever owned this bag brought it from Coruscant. They were frustrated with the Jedi Council. Całkiem dobre. Tutaj na razie nie mam co zrobić. Do niektórych miejsc należy będzie wrócić, to jest normalne. Z tym skakaniem akurat chyba trzeba uważać, bo można spaść i już nie wrócić. Tu jest ten potwór, którego... Ojej, ale głupotę zrobiłem. Wolałem, żeby ominąć. Właśnie jego. Jak jest na czerwono, należy go omijać. I to bardzo. Powiem szczerze, nie grałem za długo w tą grę. Kokika. Teraz w misji tak troszeczkę tak chciałem zobaczyć, co się dzieje. Może coś ciekawego można zrobić z tym mieczem. Warto było zobaczyć. To są jakieś gnojki. Idziemy po nich. Wszystko się pięknie liczy. Naprawdę uważać, oni tak może za dużo nie atakują, ale to można się troszeczkę zawiesić. Warto właśnie chyba właśnie po to jest to skupienie na przeciwniku. Czerwona kropka. Can you slice this? Sorry about your scalpling, but standing up to that bog rat, pretty brave. Come here, BD1. Hey! What is it? Naprawdę nie jestem pewien, o co chodziło w tym dodatku, żeby dodawać te dodatkowe kolorki
czy dodatku. To nie jest dodatek, tylko to jest takie niepotrzebne śmieci, które dodają wcześniejszej wersji. Uważam, że to troszeczkę jest akurat chamskie. Zawsze sądziłem, że to jakieś specjalnie, jeżeli ktoś wydaje więcej kasy, to powinno mieć jakieś większe znaczenie. Racy there? Oh, it's on! Mamy się ścigać. Roboczy świetny, ale akurat wolę tutaj zobaczyć. We're not finished yet. Okay, okay, he probably would have won. Probably. W tym momencie medytacja jest na pewno wskazana. Drzewko umiejętności jest coś tutaj do upgrade'owania. Uważam, że życie należy sobie trochę podładować. Odrodzenie przeciwników, naprawdę na to, o tym trzeba pamiętać. Rozejrzymy się tylko za rogiem tutaj. O, wygląda warto. Thanks for the help. Ale to jest kilka punkcików tylko, ale naprawdę grosz do grosza zbliża się miliard. Warto sobie odblokować jak najwięcej rzeczy. Amazing. Fajnie to wygląda. To jest to nasze jakby droga tych umiejętności, czy nie tak wygląda. You all right, BD? Well done, whoever you are. You have passed the test I left behind. And gained access to the vault and this recording, one of many encrypted logs stored in the droid. I am Master Eno Cordova. I may not know your name, but I know your purpose. The fate of the Jedi Order lies in your hands. This place, this vault, is a sacred temple built by a vanished civilization known as the Zephyr. Meditating here, I was granted a premonition through the Force, a vision of doom. I have placed inside this vault a Jedi holocron containing a list of the names and locations of young Force sensitives throughout the galaxy. Ahead, you will find the inner chamber of the vault, but also another test. I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the three sages, and learn to perceive the mysteries of the Force as the Zephyr once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zephyr homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. And may the Force be with you. I guess you were the someone I was supposed to meet. You know, I've been alone for a while now. Without any
darkness, just hiding. It's no way to live. Not for a Jedi. Or a droid. Maybe Seer was right. Maybe we're done hiding. Hey, you want to meet some friends of mine? Fajnie. Jak widzicie, pierwszy raz tu jestem. Nowy cel. Warto było zobaczyć. Wracamy wtedy do statku. Myślę, że po drodze warto by było chociaż spróbować się bujnąć tutaj po jakiejś ściance. Może będzie możliwość jakaś z tego. Chciałem podejść. Nie zawsze ciekawią takie gry, żeby dodatkowe rzeczy odkrywać. Tak, potworki będą. Think I found what you wanted me to see. Sounds like you did. We'll be waiting. Fajna przejażdżka po błocie. O, i wiedziałem, że coś tu będzie nie tak. Ale on jest dla mnie za mocny. Co tu zrobić? Spowolnie? Naprawdę, mocny jest. Tego gościa zawsze będzie można załatwić później, jeżeli ktoś ma ochotę po prostu albo próbować przez jakiś czas i zobaczyć, jak to będzie wyglądać, to pewno polecam. Jak na razie mnie to po prostu mnie interesuje. My friend, it appears the Sepho had some interest in Dathomir. Strange for such a peaceful culture to have any sort of fascination with a place so dark. Job. Fajnie wyglądają te stworki. A generalnie udało się, to co mieliśmy na celu. Should be a lot quicker than the way in. Tak, to jest. Tylko że on nam wskazuje drogę do statku, a ja naprawdę chciałem spróbować troszeczkę chociaż szczęścia tutaj. Może się uda. Co można tutaj zrobić? No, nie wiem. Gdzie? Udało się. Jedi used this place to study the sphere above. I can still feel the excitement. Świetnie, no to było warto. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego?
jest ta skrzynka? Troszeczkę teraz dziwne. Czy mogę stąd skończyć? Albo w bieganie trzeba się pobawić. Jak skoczyć stąd, to nie mówię. Nie próbujmy. Nie. Szans. Jakoś tą skrzynkę trzeba zdobyć. Nie wiem, czy z drugiej strony może to trzeba zrobić. A tu jest tylko na powrót. Szczerze mówiąc, nie chcę teraz tego nawet próbować. Mogło być ciekawe, mogło być nieprzyjemnie. Zobaczymy, co tutaj się urodziło. W sumie nic. A wrócimy do okrętu, może akurat nas czegoś nowego nauczą. Mi się wydaje, że to jest właśnie początek gry, także warto sobie trochę posprawdzać, popróbować, przyzwyczaić się do kontrolowania tego wszystkiego. No to lecimy. Coś zdobyć ciekawego. Co tu takiego jest? Jest ta moc. Ale może być tak samo właśnie stworek, który go broni. A mi się wydaje, że mamy na to czas. A tutaj nie powinno być żadnego pośpiechu. Tam jest kolejne ustrojstwo, które nam się przyda z czasem. Ale takiego skoku nie mam, żeby tak sobie jeszcze łazikować na tym etapie gry. Tędy tutaj na pewno będzie jakieś możliwości. Fajnie, fajnie. Spróbujmy. Tutaj już nic nie było, to jest droga właśnie do sanktuarium. Zobaczymy, co się dalej stanie. What's that? No też bagników. No w ogóle pamiętam tutaj gdzieś któryś. Chodziłem tędy i nagle się znalazłem w glitchu. Totalnie spadłem gdzieś. No, tutaj mniej więcej. You passed the test. So you knew about BD1? Come on board. We'll talk inside. Oh, BD1, this is Grease. Hey Grease. What is that? Get off my sofa! Get off my sofa! Go! Get out of there! Get out! That is BD1. He's with us. I don't care who he's with. Do you have any idea how hard it is to get oil stains out of petroleum fabric? Not really. Oh, I hope you found something better out there than this droid. Oh, calm down, Grease. He did. Tell us, Cal. The vault was built by an ancient civilization called the Zepho. A Jedi named Eno Cordova hid something inside of it. What did he hide inside? A holocron from the archives.
It contains a list of Force-sensitive children. The next generation of Jedi. I knew it! Ah, oh, Cordova, you old fool. You knew him? Yes. A long time ago. I was his apprentice. Cordova was a loner. That little droid and I are probably the only ones that know about Pagano. Hold on, wait a minute. A holo what? A holocron. It stores information, but only accessible to Jedi. Hang on, I think I have one around here. Use the Force. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. With that list of Force sensitives, we could rebuild the Jedi Order and defeat the Empire. Okay, no problem. Let's get it! Except the holocron is hidden deep inside the vault, and to get it, we have to follow Cordova's path. He mentioned something about the planet Dathomir and a Zeppo homeworld. All right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking of maybe making some food. Look, before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? Też byłem tego ciekaw. I had an experience that changed my perspective. So I cut myself off from the Force. But you still want to rebuild the Order. I believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire. What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice. Are you with us? We're in. Dathomir Zepho, it's your choice. Mamy prawo wyboru, naprawdę? To jest bardzo ciekawe. No, to jest w kimę. Hey Grease, what's this thing? What? You've never seen a terrarium before? Sure, but don't they usually have plants in them? Well, I've been a bit busy hauling you around the galaxy. But you know, you could pay me back with some seeds. I thought you hated nature. When it's out there, you betcha. But when it's behind comfortably thick wall of Umbaran glass, that's perfection. All right, I'll see if I can find any. No, ciekawe. Na początku myślałem, że to jest wyro. Także mamy. Pamiętam, że zdobyłem jakieś nasionko. Na razie nic nie mogę zrobić, nie wiem dlaczego, ale dobra. Nic nie działa. Dobra, olewam wtedy. A może się rozejrzymy troszeczkę po statku. Czy coś jest tutaj ciekawego, nowego. Medytację, to akurat olewam. A tutaj chyba z tym mieczem coś można porobić. Dostałem jakieś dziwaczne, różne nowe rzeczy, także to ma to samo. Tu coś jest. No to od razu będziemy używać. Materiały jeszcze nie opakowałem. Tak czy inaczej, chciałbym mieć więcej informacji przykładowo na ten temat, czy to właśnie dodaje mi większą moc, większego powera, jakiś expa, coś takiego. No. Z tego co widziałem, to jak na razie nie było za dużo informacji. Ja szczególnie myślałem, że jeszcze multiplayer będzie w tej części Jedi, ale nie ma. Że to troszeczkę dziwnie. Najpierw gadamy, później. Seer, can you feel the Force at all? Yes, but instead of opening up, I push it back down. The exact opposite of what you should do. Out there, I remembered something about myself before the purge. It was painful, but like I found a piece of myself. That's good. You're learning to embrace the Force again. How can you say that? Because I know what it means to live without it. Okay, I'll keep trying. Tak, bardzo ciekawie. BD-1, keep an eye on Cal for us. Bardzo ciekawie. Troszeczkę mnie podejrzane, dlaczego ona nie chce, nie powiedziała w sumie coś z powodem. Powiedziała tylko, że miała doświadczenie jakieś. All right, let's pick where we go next.
Starożytne grobowce i tak dalej. Lecimy na tą planetę. But what is that thing saying? I don't know why people have droids. Tell that to him. He can understand you. He can? Look, I didn't mean anything by it. Droids just freak me out. What doesn't? You sound like an imp. They deactivate droids just because they can. That makes him one of us. Huh. Well, tough break. I take it back. You're all right, buddy. I know. Sit down, kid. It's time to land. Think of a storm brewing down there. This might not be the best time to land. Yeah, something strange. Those winds are interfering with our comms. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. Well, I can just make out a settlement in the middle of it. Then we have to get there. Copy that. Tak, on coś wspominał, że będzie to był pokój sklony. Couple bumps ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up. Can you tell that bucket of balls to keep his opinion to himself? I'm sure everything's under control. Because it's under control, it's just a little tricky. Okay, hold on. Huh. Perfect landing. Greasy money, baby. But I'm still getting a lot of interference on the comms. It's gonna take me a minute to get them back up. I'll search for signs of Cordova in the meantime. Good. I'll be in touch once I crack this. Cal, over here. You did good work on Pagano. The more information we gather on Cordova and the Zepho, the closer we'll get to stopping the Empire. I've heard of ancient cultures, but don't know much about them. I only knew that Cordova was obsessed with the Zepho, believing their teachings to be important. I, too, was intrigued by the mysteries of our galaxy. You better get moving. There's a lot to learn here. Good luck. I can see you two have been through a lot. It's not easy. No, it's not. But I think of those who believed in me at one point. If I give up on myself, then I give up on them. I'm sure you have a few of those. Prof. Friend Umbraka. He sacrificed himself so I could live. He believed in you. A lot of people depend on you, even if they don't know it yet. Keep going, Cal. For Prof. For everyone. O, wersja z napisami naprawdę mi nie przeszkadza. Lubię akurat właśnie w wersji oryginalnej tą grę. Wygląda wszystko obiecująco. Zobaczymy jeszcze tylko na zewnątrz, jak to będzie widzieć. Spodziewałem się właśnie jakiejś gorszej pogody, ale jest gites. Dobra, no mi się wydaje, że teraz jest wystarczająco długa ta część. Będziemy kontynuować przygodę w części trzeciej. Zobaczymy oczywiście jeszcze tylko tutaj coś zrobić. What are you looking at? Who are you talking to? Just my ship, the Manus. Good name, right? Intimidating. Oh, what do you know? You probably never even flown a ship. Maybe I'll teach you one day, when you're done with your Jedi stuff. I'll even give you a discount. It's dangerous being on the run, huh? You're telling me. You lose someone? His name is Prof. Traded his life for mine. Sounds like a tough, strong guy. Not far from myself. He was. Since the day I stepped foot on Braca, he watched over me. Never complained. Never complained? On that trash heap? I just hope he didn't do it for nothing. They never do, kid. They never do.
Dobra, pogadankę na pewno będziemy można jeszcze kontynuować nieraz. Ciekawi mnie, co będzie się działo dalej. Będziemy oczywiście kontynuować, jak powiedziałem, w części następnej. Do zobaczenia!